Od kilku dni wydawane są nowe dowody osobiste zawierające więcej danych identyfikacyjnych. Teraz ten podstawowy dokument potwierdzający tożsamość zawiera w warstwie elektronicznej odciski palców właściciela oraz w warstwie graficznej jego podpis. Zmiana zawartości dowodu wymaga, by osoba wnioskująca o jego wydanie osobiście stawiła się w urzędzie. Bez tej wizyty możliwe jest wydanie dokumentu wyłącznie dziecku, które nie ukończyło 12 roku życia. W tym przypadku możliwe jest nadal złożenie wniosku o wydanie dowodu przez internet. Osoby, które chwilowo z przyczyn medycznych nie mogą zeskanować odcisków palców, również dostaną dowód, ale będzie on miał istotnie krótszy okres ważności. Jeśli brak możliwości zeskanowania odcisków palców jest trwały, dowód zostanie wydany bez tej cechy biometrycznej. W wydziale zajmującym się obsługą wniosków o wydanie dowodu osobistego wyjaśniono nam, że w pierwszej kolejności pobierane są odciski palców wskazujących. Jeżeli jest to niemożliwe, rozporządzenie pozwala na pobranie ich kolejno z palców środkowego, serdecznego albo kciuka. Mało czytelne odciski są dyskwalifikowane. W sytuacji tego rodzaju urzędnik wybiera te odciski, których jakość jest najwyższa. Po zeskanowaniu odcisków palców pozostają one w rejestrze do chwili odebrania nowego dokumentu przez jego właściciela. Jeśli wnioskodawca nie odbierze dowodu osobistego w ciągu 90 dni od daty jego wydania, również automatycznie skany zostaną usunięte z rejestru. Zmianie uległy również terminy ważności dowodów. Dzieci do 12 roku życia otrzymają dokument na 5 lat. Osoby, które obchodziły już 12 urodziny, uzyskają dowód z 10-letnim terminem ważności. Ci, od których chwilowo nie można było pobrać odcisków palców, dostaną dowód osobisty z rocznym terminem ważności. Jeśli chodzi o własnoręczny podpis, to ze składania go zwolnione są dzieci do dnia 12 urodzin oraz osoby, które nie mogą złożyć takiej sygnatury. Na ich dokumencie znajdzie się zapis o braku podpisu i nie wpłynie to na okres ważności dowodu.